Nie ma. Nie ma, nie mam nic. Nie mam do pisania nic. Thank you.
Kamińska nie zajdzie. Powrót! Doskok, doskok! Komunikacja! Halo, komunikacja! To przykro mi panowie, ale muszę się zapalić, bo kurwa. Chciałem powiedzieć, przycisz muzę, bo ledwo cię słyszę. No kurwa, zaraz poproszę, pierdolę. Ja pierdolę, ty mnie wyjebał na hajs. Szczeluj bombę. Jak tam w ogóle? Panowie, nie chcę, ale muszę. Muszę się zapalić. A, bo to jest nagrywanie Jan Wiszańskiego i Orów, tak? Czyli będą dwie zajebiste analizy, będą kurwa mój komentarz słyszeć, nie? Ja pierdolę. Na to wychodzi. Kurwa, w ogóle Cyryl, mam sprawę do ciebie. Jak ty masz interes, to tak, się tak. Boję. Słuchaj, musimy poważnie porozmawiać, mam do ciebie pewną sprawę. Chcę, żeby ta rozmowa została między nami. Ale może daj sobie spokój, może nie na wizji, wiesz? Dobra, ale jak będziesz miał chwilę pogadać, to bo zaraz jest ciężki. Zaraz na obydwóch analizach będziemy tutaj analizować twoje problemy, a nie mecz tej. Ale nie, te problemy, bez urazy, nie? Ale one będą na priw, spokojnie. Aj, Adaś. Ale ty, oni tam grają, a ja tej lewo... Czekaj, ja jakiś lepszy psychora. Nie włączaj. Nie, poczekaj, no nie teraz, tam, jak nagrywamy, misiu. To spierdol będzie. Rozjebane ludzkie ścierwa.
dwóch analizatorów i komentarz do analizy. Kurwa, psychoram włączony. Albo spowiedź heretyka. Cierpienie tylko. Nie to. Cię ten głośnik tam na. No ale stary, no to będzie zajebiste. Poczekaj, trochę luzu. Ej, nie chcę mi się obrabiać tego wideo, żeby wycinać tu dźwięk. Ale właśnie to będzie beka w szatni właśnie, bo oni to będą słyszeć. Czaisz, że co chodzi. Właśnie też. Poczekaj, jak ci się spodoba, to włącz, ale jest zajebiste. Pewnego dnia, gdy przyciśnę. Tylko po to, by oddać się tego świata, czekaj, coś lepszego włączę, kurwa. O, to włączymy. Dobra, panowie, jesteśmy już, ustawiamy się, bo szkoda czasu. No. Za chwilę przechodzimy tutaj do rozgrzewki, zaczynamy z ruchem. Bo zrobisz nam... Kółeczka 3, przelecimy przy rozgrzewce. Klasycznie rozstawiamy się przy kapselkach z piłkami, 8 zawodników, 8 wchodzi do pola. Ćwiczenia będziemy na bieżąco podawać. Następnie środek boiska, stretching, po stretchingu przyspieszenia, wracamy do naszego pola, z rozgrzewki. Następnie koordynacja już jest rozstawiona, tu widzicie na prawej stronie orlika. Po koordynacji przejdziecie do gry 1 na 1, ja ją przygotuję w trakcie waszych ćwiczeń. Na koniec, jeżeli nam starczy czasu, będziemy zorganizowani i przejdzie to wszystko sprawnie, przechodzimy do gry. Rozumiem wszystko? Wszystko jasne, dobrze? To zaczynamy rzeźnik prowadzić. Dobra nóżka, serio. Ale stary, wyluzuj. To ostatnia nóżka. Ostatnia nóżka. Dobra, teraz coś romantycznego. Ale będzie jedno. No to przerwa będzie. No ale co ci tak przeszkadza, stary? To jest śmieszne. Będą mieli do analizy zajebisty materiał. I to co tam Cyril powiesz ogólnie? Co mam ci powiedzieć? Szara bida. U mnie tak samo, kurwa. Robota, jeszcze raz robota. A u mnie, kurwa. Ja szkoda. W ogóle, kurwa. Więc zajebisty kanał wyjebał mi na szanu. Posuwałem frajerów wszystkie filmiki i jadą mnie długo najebać z kijem baseballowym. Ale ty nic nie wiesz, i ty też nic nie wiesz. Kurwa, to się nagrywa. Ja pierdolę. No, teraz już wszyscy, kurwa, wiedzą. Teraz wszyscy wiedzą w szatni. No, żeś dał dupy. Ja pierdolę. Dobra, nie powiedziałem kto komu, dobra, że tak powiem, co było Vegas, zostaje Vegas i... Jak w Kas Vegas. Ja pierdolę. Derby de Classico. Tym razem beze mnie na boisku. A co wy na to, żeby tak nagle szalony kibic wszedł na bo... Nie, to jest pojebana opcja. Nie ma lekko. 0-0 jest, nie? Nie, 1 chyba 0. Ale dla kogo? Albo 1-1, nie wiem. Orły strzeliły jedną bramę. Aha, czaj, czyli 1-0 jest, tak? Bezalkoholowe pijesz? Prowadzę auto, musiał. Ej, a podwiózłbyś mnie później na Półwiejską? Nie wiem, czy będę jechał do miasta. Już mam 2 miejsca zajęte. Nie wiem, czy jeszcze kogoś nie będę brał. Czekaj, posłuchamy przerwy, na razie wyciszymy to gówno. Ja się muszę wychillować, bo kurwa ja od 2 dni cały chodzę przez pewne wydarzenie. Uwaga, bo teraz Rożan będzie, może być 1-1. Kto broni Forła? Błażej, tak? Broni.
Dobrze jest. Panowie, Dymek i ten, i ci laud, nie? I kurwa, z dymkiem tę piłkę normalnie. Dwie kamery, dwa analizy i jedziemy z tematem, kurde. Psychorap, nie ma nas, pali się świat. Albo Floriana puszczę w przerwie, jak rapuje. To będzie pojebane. O, jak mi muski, jak kurwa. Tu jest tak naprawdę loża dla drawników, co nie? Umyj pan okno. Kolej głup. Trzeba jej z piłką. To jest akcja dobra, ale... Ale pizda. A rzeźnik na ławce, tak? Skąd mam wiedzieć? Musiałbyś coś na dół zobaczyć. Chyba tak. Nie widzę. Nie wiem. Dzień dobry, panie Marku. Nie poznałem pana. A teraz przesuniesz mi się, bo ten... A czemu ten, bo pan kamerę... na trybunach, a nie tam? Bo stąd jest lepszy rzut. Jak? A, rozumiem. Derby B-klasy w niedzielę o południu. Nie ma lipy. Radioaktywny deszcz już tam się szykuje do opadnięcia. Tak, drużyna, która awansuje do klasy, do tej drużyny przejdę. Juj, będzie ciekawie. Nie no, żartuję oczywiście. Co? Byłem właśnie, ale wracam do nich jesienią. Chyba. Chyba, że Jadwiżański awansuje. Nie no, żartuję. Nie wiem jeszcze, co będę robić. Ja nie wiem, czy jutra dożyję. Nie no, raczej wrócę jesienią do Orłów. Albo chyba, że ten, że moja babcia odgryzie mi genitalia, to wtedy w ogóle nie zagram nigdzie. Kurwa, też nie wiem, co ty bierzesz, ale bierze połowę mnie. O ja. Widzę, że humor ci dopisuje. Oj, żebyś ty wiedział, co się wczoraj działo. Ja paląc jointa, to się dowiedziałem takich rzeczy, że mi się żyć odechciało. Kogo, ale, kurwa? Ale joint, że tak powiem, zaamortyzował upadek moralny. Dobrze wiedzieć. Tak jest, panowie. I pamiętajcie, żywcem nas nie wezmą. I Marsjanie, i kurwa, no. Kurwa, Marsjanie tej. Nie wycinaj tego! Cyryl, nie wycinaj! Nie, ja tego nie wytnę, tej. Zajebiście, będzie zajebista analiza, będzie śmiesznie. Z Marsjanami, kurwa. I wy też, kurwa, będziecie mieć Marsjan na analizie. I jedziemy z tematem, chuj. A poza tym sądzę, że marihuana powinna być legalna w Polsce. Co nie, Cyryl? Dopiero teraz to stwierdziłeś? Ja to wiedziałem już od urodzenia. Ja to wiedziałem, jak już miałem 2 lata i moim grałem... zdaniem wszystkie drogi powinny być dostępne. Kto by miał się zaćpać, to by się zaćpał. Nie, powinny być... Dealerka narkotykami powinna być niekarana, ale drogi nie powinny być dostępne. Bo no to dlatego mówię, że jakby były legalne, to wszystko byłoby w sklepach i aptekach. Nie, tak jak w Holandii. Chodzi o to, że takie rzeczy jak morfina, jak heroina nie powinny być legalne, dostępne, ale nie powinno się karać za dealerkę, bo chcącemu nie dzieje się krzywda, on tam może coś strzelić. Tomek jest dobry. Tomek jest dobry, ale nie, Gąsior go tam... Jakby to był inny obrońca, Kowal jak zapierdoli bombę, to pato, tak dograł. Seba w pierwszym. Do przodu. Mateusz już wie, co z tą piłką zrobić. Czyli jest 1-0 dla Orłów, tak? Domin!
Po bronie! Tomek zostaje wyżej, jak bronimy! Ej, dojdzie to... Nie, nie dojdzie to do siebie. To nie FIFA. Dwie drużyny mają na analizach. Psychorap, pali się świat, rozjebana bania, rozjebana chata, szmata. Ja sobie wypiję zupę, zrobił ją jak sam szatan. Zrobił ją sam szatan. Poderżnę ci gardło, żebyś nie musiała płakać, skakać, latać. Szmata. Szatan. Dziobnął go tam, kurwa. Palimy dymek. Panowie, kurde, trzeba się wycinować. Palimy dymek i jedziemy z tematem. Ej, ja chciałem nawet z jointem przyjść do tej budy, kurde, jarać, ale mi się skończyło. Nie. Ale bezpieczne to było. Dajcie mi, kurna, dropsy. Wczoraj wziąłem, przedawkowałem psychotropy, bo miałem wziąć jeden, a przez przypadek wziąłem dwa i zasnąłem na pół dnia. Serio, bo byłem wkurzony na coś i normalnie wziąłem Sexanax. I matka mnie powiedziała, że powinno się brać połówkę, a ja wziąłem dwa, czyli razy cztery. I zasnąłem w KFC-cza, idzie to. Gościu, ty. Zwała, nie? Tam nie ma. Kurde, no, pada. Radioaktywny deszcz, kurwa. Jeba. Aha! Dobra, to Rafał wie, że ten nagrany mecz będzie na kanał z YouTube'em, jeżeli tamty mi go nie podpierdoli kompletnie, żebym zaczął zarabiać na YouTube'ie, bo musi być jakiś godzinny filmik, więc przynajmniej będzie ciekawie. Żeby zarabiać na YouTube'ie, mordeczko, trzeba mieć reklamę, kurwa, na filmikach. Nie, to trzeba mieć 1000 subów i trzeba mieć 4000 godzin, a te 4000 godzin można wykupić, jeżeli filmik będzie miał ponad godzinę, a ten mecz trwa półtorej godziny, więc zajebiście. A w sensie 4000 godzin obejrzanego materiału na twojego tak, ale to można wykupić, że boty to robią, tylko musi być godzinny filmik. A ja, że kupiłem kanał tego gościa i z tym, że on mnie wyrąbał za hajs i będę coś robić, co wszyscy wiedzą, ale on dodał mi hasło i ja mam ten kanał. Frajerowi posuwałem wszystkie filmiki i teraz po prostu 1000 godzin można kupić, bo gościu ze studia hip-hopowego mi to pokazał. Czy to było prywatne zrobić? By miał już jakieś przestrzenie, coś by miał. Ale on też ma do tego dostęp. Nabiegamy! On mi dał menadżera, on mi do hasła, ale to hasło musi autoryzować. I mogę do mnie wyjebać, dlatego mu usunąłem, nie? Żeby nic nie miał poza mnie pracami, żeby kanał niby był, ale żeby go słabić. Dobrze. Ale on jest z Poznania, to jest, nie, on jest Stęszew. Stęszew Poznań te tereny, więc zrobię sobie konto na Facebooku i dowiem się, gdzie on... A pyta, co tam u ciebie ogólnie? Dzisiaj nie byłeś w 18. Co to jest? A ten groszek. Nie broni w ogóle? Nie ma już. A czemu nie broni u was? Poszedł do Kleszczy. A Kleszczewo jest w której lidze? Chyba wyżej. Czeje. A ten kto tam. Ani drugi łódzki, ani Adrian, ani ten drugi nie grają już u was. A czemu nie grają? A jakiś czarnoskóry u was grał, nie? A był taki ten, taki gruby, taki z Batorego, czy to ja go miał? Kurwa. Gruba z Kurwosa. Na koszulkę Jadwiszyńskiego na pustanku. Czekaj, daj mi chwilę pomyśleć. Ten, Molenda grał u was? A on grał u was czy nie? I co, i jak grał? Żadnego nie zagrał? Ale nic, wszedł w 18 na wojsko czy nie wszedł? Czemu on to na rozdwojego, to zrobiliście na Aldo?
No tak, mogli mu krzyknąć, że plecy nie ma i wtedy mógł wyjebać tu łamę na rogu. Komunikat. Ale to się ogląda, a nie taki pluton z odlewem, nie? Taki pluton z odlewem to jest C-klasy powinniśmy. Ale to, no tak, to tylko do wyglądu, ja. To mogę obgadywać. Pierdolę. Ale w Plutonie była pozytywna atmosfera, bo chwilę z nim istnowałem. W ogóle nie wiem, czy wiesz, miałem podpisać kontrakt z Plutonem, zanim do mnie zadzwonili w sprawie Oru. To nie żałuję, bo Oru grają lepszą piłkę. Jezu. Ej, ale szczerze, to jest dobra murawa, ale i tak w porównaniu z boiskiem UAM-u piłka chodzi gorzej. Jakbyśmy grali na tym boisku u Jadwiszewskiego, to by lepiej ta piłka chodziła. Mimo wszystko, że to jest dobra murawa. Co o tym sądzisz? Nie wiem, ja się nie znam na piłce nożnej. No dokładnie, ja tylko nagrywam. Pyda, ty się znasz na piłce nożnej. Ja to tylko oglądam i to, ten. To... Odbuduj! Czy jest 1-0 dla Orów? Oj! Ale Karpik twardo powalczył. Jak jesteś taki wysoki, to też bym tak twardo walczył. Dobra, jak będzie przerwa i nie będzie nagrywać, to puszczę taką miłosną nutę. Ona jest równocześnie smutna, ale jest bardzo dobrze wykonana. Przynajmniej mix mastering jest dobry, a będę ją nagrywać jeszcze raz. Ona nie jest do końca szczęśliwa, ale fajnie się tego słucha. A ty, Cyryl, ja już z tej grupy, ja nie wiem, czy ja jestem w tej grupie, chyba z niej wyszedłem. Ty byłeś w tej grupie, szukam chłopaka, szukam dziewczyny na Facebooku, nie? Tam się takie patologiczne czasami akcje odwalały. Tam mój kumpel, który ma teraz bodajże 27, napisał, że szuka dziewczyny 13+. Ty to rozumiesz, kurde, ja mówię sobie, Kuba, co ty masz w głowie, człowieku? A on mówi do mnie... Nie ryj mi psychy, Adaś. A on chciał zostać księdzem kiedyś. Ja bym, że tak mówię, w pewnym sensie to się pokrywa. Nie no, nie wierzę, że miał coś do Boga, ale czasami się zdarza, nie? Że księża tam lubią... Nie wszyscy, bo niektórzy księża są bardzo krótko, ale niektórzy tam lubią sobie trochę młodsze tam. Celibat obowiązkowy wprowadzić i tyle, no. Znaczy, nie celibat obowiązkowy, znieść celibat.